Hej, szczęść Boże, witam Was w Łowiczu przed byłym klasztorem dominikańskim, który później był koszarami. Zatrzymywały się tam wojska i pruskie, i ruskie, a potem polskie. Tak czasami bywa z klasztorami. O tym chcę powiedzieć też więcej w dzisiejszym odcinku. Jak to bywa zmiennie w naszym życiu. Przyznam, że to, że tutaj stoję, jest dość ryzykowne, bo dotarłem tu dziwną drogą. Wszystko przez to, że Agnieszka mi powiedziała, że te samochody, które ciągle jeżdżą, są nie do zniesienia. Jak nagrywałem choćby w Łęczycy ostatnio, to trzeba jakoś z dźwiękiem pracować tak, że to się w ogóle mija z celem i że samochody nie. No a niestety z tego ujęcia, jak widzieliście z ulicy, tam samochody ciągle jeżdżą. I szukałem takiego miejsca bardziej ukrytego i cichego. No, z tamtej perspektywy nie było nic takiego. Więc nagle zobaczyłem, że jest uchylona odrobinę taka brama, za którą zobaczyłem, że jest ulica Dominikańska. Że bardzo wąziutka uliczka, zarośnięta praktycznie całkowicie, ale wzdłuż muru tego zespołu szkół, który teraz tu się mieści w podominikańskim klasztorze. I szedłem tymi chaszczami tam ulicą Dominikańską, że to jest naprawdę za dużo powiedziane. I nagle zobaczyłem dziurę w płocie, przeszedłem przez dziurę w płocie, obszedłem tak jakoś naokoło i teraz znajduję się w miejscu przed byłym klasztorem a szkołą. Jakieś tu są warsztaty, magazyny po tej stronie i się boję, czy tu nie będzie jakiegoś psa. No niby miejsce psów pańskich, że tak sobie zażartuję na czarno, ale... Tak, stoję w niepewności. Zaraz może przyjść pan stróż i mnie stąd wywalić i dać mi jakiś pewnie mandat. No to, że jestem w białej sukience, może mnie jakoś ochroni. No ale właśnie, braci Dominikanów nie ochroniło, jak widać ich tu nie ma. No to jest kolejne miejsce, kolejny przystanek na ziemi mazowieckiej w okolicach Łodzi, które kiedyś było dominikańskie, a już nie jest. Byliśmy w Łęczycy, jak wspomniałem, byliśmy w Tumie, no nie dominikańskim miejscu, ale takim miejscu z tradycjami. Jeszcze uchylę rąbka tajemnicy, wybieram się do Piotrkowa, może będziemy tam w przyszłym tygodniu. A teraz zdecydowałem się na wizytę w Łowiczu, bo tutaj byli bracia dominikanie od XV wieku. Łęczyca od XIII wieku, z wielkimi tradycjami, przy zamku. Łowicz później, chociaż XV wiek, czasy bitwy pod Grunwaldem, tutaj właśnie zostali zaproszeni Dominikanie. Historycy przynajmniej tak mówią, że tam, gdzie byli zapraszani Dominikanie, to musiało być jakieś znaczące miejsce, czyli że Dominikanie niby to nie przychodzili byle gdzie. Myślę, że tak mogło być, ale to było związane ze szkolnictwem właśnie, że zawsze przy klasztorze była szkoła i tym samym, jeżeli coś się działo, właśnie było znaczące miasto w owym czasie, to bardzo chętnie zapraszano Dominikanów, żeby wzrósł poziom edukacji. Zawsze też historycy, jak są opisy starych klasztorów podominikańskich, zwykli wymieniać, co się znajdowało w księgozbiorze tamtejszej biblioteki. Zawsze był oczywiście Tomasz z Akwinu, przynajmniej część jego sumy i ojcowie kościoła, ale też podręczniki kaznodziejskie. Podobnie było też w tym klasztorze tutaj w Łowiczu. Jeżeli zajrzałem do tych opisów historycznych, to tam właśnie to było wymienione. I no tak jak widzicie, tu za mną teraz jest zespół szkół ponadgimnazjalnych, tak zwanych, ale wcześniej, chyba widzieliście trochę, jak zapowiadałem, budkę strażniczą, więc były tu koszary. I
Podobnie, choć trochę później niż Złęczycy, zostali stąd usunięci dominikanie, przeniesieni do Sochaczewa. To ciekawe, nigdy też nie byłem w Sochaczewie, nie wiem, jeszcze nie zorientowałem się, jak tam wyglądają podominikańskie pozostałości. Ale choćby część braci, chyba pięciu Złęczycy, zostało przeniesionych do Łowicza, a potem, i to było koniec XVIII wieku, chyba 1798 rok, i później w 1820 którymś zostali stąd usunięci dominikanie z Łowicza i zostały założone tu od razu koszary pruskie. Potem właśnie były koszary ruskie, a potem były polskie. Także od tej pory, tak jak w Łęczycy, klasztor nadał się, żeby go przemienić na więzienie, tak w Łowiczu klasztor dominikański nadał się, żeby go przemienić na koszary. Rosjanie chyba najwięcej tu zmian poczynili, chociaż Prusacy najwięcej wybudowali, też nawet elektrownia tu była w pewnym momencie. To Rosjanie zrobili z prezbiterium naszego kościoła salę balową. Wspominam o tym z lekkim przekąsem, dlatego że teraz się mówi w wielkim zgorszeniu o tym, że och, co za czasy przyszły, że kościoły na zachodzie zamieniane są w restauracje. Chcę powiedzieć, XIX wiek, początek, kościół, prezbiterium zamienione na salę balową. Owszem, na pięterku później zbudowano cerkiew na przykład. No ale to cały czas są te napięcia, cały czas są te przeróbki. Znamy oczywiście, nie, ja nie mówię tego tak cynicznie, żeby się nie, tym nie przejmować. To jest jakoś gorszące, jak najbardziej. Ale z różnych rzeczy wynika, kulturowych, zwyczajowych, historyczne przewały są bardzo, bardzo różne. To ten cynizm pochodzi raczej z takiej refleksji, że teraz jak to słyszę w obecnych czasach, to tak jakby to nigdy wcześniej nie miało miejsca. I chcę powiedzieć, tak, miało to ciągle miejsce, ciągle to się zdarzało, ciągle te kościoły były przerabiane na różne rzeczy, na magazyny, na jakieś właśnie fabryki, na właśnie więzienia, koszary, czy co tam, akurat budynki do wykorzystania. I to się zawsze działo i tu się to też działo w Łowiczu i w wielu innych miejscach i się pewnie będzie działo. Nie musimy się temu wielce dziwić. Natomiast no, gdzieś oczywiście serce dominikańskie się ściska i żal. Mieliśmy nawet chyba w niedawnych czasach jakieś propozycje z Łowicza, żeby się dominikanie tu na nowo pojawili w tym miejscu. No tak zwyczajowo czasami, grzecznościowo, tak księża się, czy ludzie z jakichś miejsc, gdzie są podominikańskie klasztory czy kościoły, zwracają się do dominikanów, a może byście przyszli w te miejsca, które kiedyś były prosperujące, teraz może mniej, chociaż bywa też odwrotnie. Ja choćby przypominam sobie, kiedyś może tam zajedziemy, mam nadzieję, taki kościół, ogromny, gotycki kościół, tak jak Świętej Trójcy w Krakowie, w Chełmnie. W ogóle Chełmno, właśnie na Szlaku Bursztynowym, niezwykle ważne miejsce. Tam wokół rynku było pięć ogromnych, gotyckich, pięknych bazylik, z czego teraz działa chyba jedna. Po naszym kościele, który nie jest nawet w najgorszym stanie, lata sowa i jest odprawiana podobno jedna tylko msza na Piotra i Pawła, bo akurat ten kościół nosi takie imię i wtedy jest odpust. No ale to jak tam kiedyś zajadę, to więcej pewnie o tym powiem. Natomiast no też pamiętam, jak mi się serce kroiło właśnie tam będąc, że taki piękny, wielki, gotycki kościół stoi pusty, jest nieużywany. Chyba, że właśnie przez wymienioną Sowę. A tutaj cóż, Łowicz,
stolica diecezji, oczywiście, diecezja łowicka, jak najbardziej, kłaniamy się. Jako dominikanie wiele tu głosimy, choćby ja dzisiaj miałem pomagać, czy pomagałem, miałem pomagać. Byłem zaproszony do pomagania i pomagałem w Łęczycy właśnie, w kościele świętego Andrzeja i tak sobie pomyślałem, a z Łęczycy już niedaleko do Łowicza i dlatego tu przyjechałem, żeby nagrać ten hołk podominikański, czy na trasie podominikańskich klasztorów i kościołów. Więc różne rekolekcje głosimy w diecezji łowickiej. Znamy tu wiele osób, zadajemy się z nimi, choćby właśnie z Kierniewice, gdzie ostatnio też miałem rekolekcje dla mężczyzn, które pewnie oglądaliście jakoś, niektórzy przynajmniej. No więc to jest stolica diecezji łowickiej, ale jednak Łowicz no nie należy, mówiąc najprościej, do największych miast w Polsce. No jesteśmy w Łodzi, a w Łowiczu nas nie ma, chociaż wcześniej właśnie Łódź była jakąś wioską i dominikanów w ogóle nie interesowała. Też po prostu nikt ich tam nie zapraszał. No a teraz tam jesteśmy i bardzo się cieszymy, że możemy tam być. Więc to wszystko historycznie się cały czas zmienia, napędza i tak dalej, i tak dalej. I o tym właściwie chcę powiedzieć ten odcinek i do takiej refleksji Was zachęcić w kontekście Łowicza. Że tak jak dominikanie w pewnym momencie zostali tu zaproszeni, przyszli, robili swoje, a potem musieli stąd odejść i znaleźć właśnie sobie w tym Sochaczewie nowe miejsca, a potem pewnie ci sami bracia gdzieś dalej, potem, nie wiem, powstał klasztor na Freta, choćby w Warszawie i tak dalej. Ta geografia mazowieckich dominikanów się cały czas zmieniała pod wpływem historii różnych zdarzeń i wydarzeń. To tak samo właśnie dzisiaj możemy pomyśleć o naszym życiu. Jesteśmy, myślę, w naszych czasach w dużo większym ruchu i dużo częściej zmieniamy miejsca swojego pobytu i dużo więcej się dzieje w naszym życiu. I gdzieś mamy jednocześnie tendencje takie sentymentalne do bycia tam, gdzie kiedyś byliśmy, do robienia tego, co kiedyś robiliśmy, a jednocześnie cały czas gdzieś wezwanie do tego, co nowe, wezwanie do tego, by być kreatywnym, twórczym, w nowy sposób myśleć, jak to się mówi, nie odgrzewać starych kotletów i nie żyć resentymentem i jakąś przeszłością nieustannie. I z całym szacunkiem do tego, żeby sięgać do korzeni, do tych ideałów, które mamy w sercu, które tak naprawdę są ożywiające dla naszego życia, dla naszego charyzmatu, żeby nie otwierać otwartych drzwi. A z drugiej strony jakieś wezwanie też do nowego, do nieznanego. No, to pytanie gdzieś ciągle jakoś wraca, razem z tym napięciem oczywiście. Jak właściwie patrzeć na tę naszą historię, na tę naszą drogę, co z tego zostawiać na dziś, co z tego, co było, jest dziś jeszcze ważne, aktualne, ożywiające, a co już przebrzmiało i co trzeba po prostu zostawić. Może czasami odwiedzić, tak jak ja odwiedzam Łowicz, ale jednocześnie już myśleć dalej, do przodu. I nie da się tego chyba procesu przeżyć, przeprowadzić w sobie bez jakiegoś ciśniętego serca, że jakoś szkoda, że nas tu nie ma, że jakoś żal, że może historia mogła potoczyć się jakoś inaczej, ale jest jak jest. I tak można też myśleć oczywiście o życiu każdego, każdej z nas. I to jest jakoś trudne, ale no, potrzeba takiej mądrości, której chyba ciągle się uczymy, bo nie da się być w tej sprawie tak mądrym. Też z wiekiem ja tego doświadczam, że im jestem starszy, to mam większą tendencję sentymentalną.
Chociaż cieszę się też bardzo, że widzę jakiś taki twórczy ferment w sobie i też no, lubię choćby gadać z najmłodszymi braćmi o tym, jakie oni mają ideały, co oni myślą, jak oni widzą przyszłość, nie? Chociaż, no, może też tak warto powiedzieć, tak mieszam wątki, przepraszam, ale że młodzi często jakby nie mają wielkich nadziei co do przyszłości i jakiegoś entuzjazmu z nią związanego. No, ale to może też warto siebie wzajemnie tym zarażać. Szukać, gdzie jest życie w moim życiu. Jakby to jest jakoś istotne. I co z tego skarbca starego warto wydobywać, do czego warto sięgać, czym warto się karmić, na czym warto się opierać, do czego warto się odnosić, nawiązywać, a jednocześnie odbijać się z tego miejsca do tego, co nowe, świeże, piękne, życiodajne i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś z tego zespołu szkół pogimnazjalnych przyjdzie do Dominikanów. Chwilę się jeszcze tu pomodlę o to. Może tak, może ja tu po to tak naprawdę przyjechałem, żeby się pomodlić o kogoś, kogo z tego miejsca Pan Bóg zaprasza do Dominikanów. Może tak to właśnie jest. Może to jest najistotniejsze. Ale was też chcę pobudzić i siebie samego do takiej refleksji, żebyśmy nie uciekali no, od tego trudnego przeżycia, co by nie powiedzieć, na styku, ale żebyśmy wierzyli, że to jest twórcze i że to jest życiodajne dla naszego życia. Może niech tyle z Łowicza starczy. Miejcie się jak najlepiej. Łowicka muzyka chodzi mi po głowie i tańce, ale to może kiedy indziej. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Napiszcie oczywiście pod spodem swoje refleksje na ten temat. Co to dla was znaczy? Do czego wy wracacie sentymentalnie? A co widzicie jako nowe wyzwania, za którymi warto pójść, które was pociągają? Co dla was jest życiodajne? Jeszcze raz, najlepszego z Łowicza. Pomódlmy się razem. Z Bogiem. Hej!